Cześć, z tej strony Ala. Dzisiaj będę robiła doświadczenie na temat zmiany stanu skupienia, czyli w moim przypadku zmiany lodu w wodę. Aby wykonać takie doświadczenie, będę potrzebowała szklanki. Ja przygotowałam sobie taką i wody. Ponieważ jest Wielkanoc, postanowiłam, że również użyję figurki zajączka, który dzisiaj będzie nurkiem. Jak będę robiła to doświadczenie? Na początek do szklanki wleję wodę, a potem włożę do niej zajączka. Wszystko wkładam do zamrażarki i czekam, aż powstanie bryła lodu. Pożyczyłam od taty taką piękną czarną kamerę, aby nagrać film poklatkowy, więc teraz pójdę do zamrażarki wyjąć naszego nurka zajączka, który pewnie jest teraz mrożonką wraz z bryłą lodu. I muszę to wyjąć ze szklanki i mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. I gdy już to zrobię, położę go tutaj do tego pięknego wazonu mojej mamy i nagram cały proces rozstawiania się. Jak widać, nurka nie widać. I niestety lód jest popękany, ale zaryzykuję i spróbuję to wyjąć. O, jednak widać nóżki zajączka, ale teraz spróbujemy go rozmrozić, a przede wszystkim wyjąć bryłę lodu ze szklanki. Wsadziłam szklankę do takiego pojemniczka z gorącą wodą, aby spróbować to wyjąć. Udało się nam troszeczkę rozmrozić, żeby wyjąć ze szklanki. Da się tym nawet kręcić. Ok, więc teraz będziemy dawali do wazonu bryłę. I czekamy, aż się roztopi. Po 3 godzinach i 15 minutach rozpuszczania naszą kochę udało się rozpuścić. Ale musiałam sobie pomóc suszarką, no bo trwałoby to po prostu za długo. No i przy okazji nasz królik, właściwie to zając, nurek się rozpadł. Ma tułów osobno, głowę osobno, a na koniec jeszcze mu uszy odpadły. Nie wygląda to za dobrze, też wydaje mi się, że nie pokica sobie, więc damy mu odpocząć, czyli zrobimy mu taki mały pogrzeb. Podsumowując, pokazałam proces topnienia, czyli zmianę stanu stałego w ciecz. Zamrażanie wody trwało około 4 godzin. O 18:15 włożyłam całość do zamrażarki, a o 22:00 chciałam sprawdzić, czy coś się w ogóle zamroziło. Jak widać, wszystko jest zamrożone i nie widać figurki. Okazało się, że wszystko było zamrożone, ale postanowiłam, dobra, zostawię to jeszcze na noc. Następnego dnia nastąpił czas roztapiania, no i pierwsze godziny to prawie nic się nie roztopiło, dlatego postanowiłam, że użyję suszarki. Dzięki suszarce trwało to o wiele krócej i dzięki temu ten filmik nie trwa 2 godzin, a trwa kilka minut. Dziękuję oczywiście za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia!